spotkanie z młodzieżą. Od 16 już gromadzili się. Nieduży to był teren, ale wypełniony już od 16. Ojciec Święty wieczorem miał jeszcze spotkanie z profesorami w kościele. I to niezapomniane spotkanie z młodymi ludźmi, które było jego życiem. Miał przygotowane przemówienie. Mówi, mam tutaj napisane przemówienie, ale nie mogę czytać. Będę mówił. Mówi o swoich doświadczeniach duszpasterstwa akademickiego, Krakowa, czyli jego życia. I teraz też taki widok cudowny, jak ludzie podawali kwiaty nad głowami, strumień kwiatów w świetle. To taka krocząca, sypiąca się kaskada kwiatów. Kasaroli, ponieważ po polsku nie rozumiem, ale to trwało już 3 godziny prawie. Tacy zmęczeni kanonowie. Ojciec Święty też tak podparł się, tak patrzy, słucha, przeżywa. I w pewnym momencie już prawie, że wstał, biskup, jeszcze wtedy sekretarz Dziwisz, no, przyspieszał, wstał i patrzy po lewej stronie tego podium. Była orkiestra taka z Zielonki, studencka. I Ojciec Święty tak uśpiewał, ach, witam orkiestrę z Zielonki. Jak zaczęli grać, jak zaczęli ludzie śpiewać. A Jan Paweł II taki zmarł, mówi, i co mnie podkusiło, żebym tę orkiestrę pochwalił.